Hej, z tej strony Citrox, jest dzisiaj ze mną Evil. No, cześć. I witamy was w pierwszym odcinku mapy Wrath of the Fallen. Jest to mapa autorstwa Hypixela. Być może już go kojarzycie, ponieważ stworzył on mapę Herobrine's Mansion, którą wspólnie z Evilem przeszliśmy w trakcie trwania jednego z live'ów. Dzisiaj jesteśmy na... Kuźwa, miałem powiedzieć, dobra, jeszcze raz już wiem. I co Czekaj. się dzieje dzisiaj, powiedz mi. Ty nie ogarniasz, dobra. Nie ogarniam właśnie. No. Ile razy? 3, 4. Hej, z tej strony Citrox i jest dzisiaj ze mną Evil. No, cześć. I witamy was w pierwszym odcinku z mapy Wrath of the Fallen, autorstwa Hypixela. Być może już go kojarzycie, ponieważ stworzył on mapę Herobrine's Mansion, którą wspólnie z Evilem przeszliśmy w trakcie trwania jednego z live'ów. 9 grudnia, czyli w niedzielę, Hypixel wrzucił drugą mapę Adventure, na której właśnie się znajdujemy. Evil, może przeczytasz tutaj tak jakby zasady, które mamy przed sobą. Tak, ważne rzeczy odnośnie serwera, ustawień serwera. Nie twórz żadnych przedmiotów, nie niszcz żadnych klocków. View distance musi być ustawiony na 15. Upewnij się, że command block jest włączony i zalecane jest ustawienie trybu PvP na false, żebyśmy się czasem nie zabili. Okej, okay, także wszystko już mamy tu poustawiane. Tutaj jest jeszcze tabliczka, czego widzimy. Widzimy. Tak, widzimy, jest wszystko w porządku. Dobra. Okay. Teraz poziom trudności. Musimy wybrać poziom trudności. My oczywiście idziemy na hardcora. A jakżeby ja inaczej. Już nacisnął. Zalecany okay. jest easy, no przecież już ostatnio przeszliśmy na hardzie. Trial room, nie? Tutorial room, tak, dokładnie. Co my tutaj mamy? Czekaj. Boss fight. O, dawaj. To samo co na poprzedniej mapie. O kurde, ale dostałem shota. Oczywiście link do pobrania tej mapy oraz link do texture packa macie podany w opisie. Tak więc, jeżeli jesteście zainteresowani, to sobie tam zajrzyjcie. Okej, ciekawe ile będziemy go tłukli. O, haha, mam. Jak zwykle, w sumie wszyscy go zaciągają do tego konta, tak zauważyłem. Każdy, kto nagrywał prawy kąt i jedzie. Okej, czekaj. Oh fuck. O, ale lagi. Żyjesz? O, dobra. Żyję. Okej, także... Dźwignia. Już jakaś... Czekaj, ty, bo jesteśmy na statku jakimś. No. Także... się tak zaczyna, o, kości. Okej. Ogólnie nie wiem dokładnie, o co tutaj chodzi. Ja obejrzałem tylko zapowiedź tej mapy, nic więcej, także myślę, że o wszystkim będziemy tutaj się wspólnie dowiadywali. Okej, posprawdzaj te resztę skrzynek, ja tutaj mam jakieś zbroje i tak dalej. No ja tak samo, bottle of enchanting i tak dalej. Wiesz co, jedzenie ja wreszcie. Ściszę, bo boję się, że będzie za głośno. Ja mam praktycznie wyciszone łap hełm i zjadłbym sobie... Czekaj, wiesz co, łap. Rzuciłem ci spodnie i łap zbrojkę. O, jak ładnie, no to już jesteśmy wyposażeni. Ja mam łuk i 32 strzały. Wiesz co, ja mam 16 strzał. O, mam w sumie hełm. A masz łuk? Masz buty może, czy nie? Jedną parę miałem, tylko tu są jeszcze jakieś itemy. Czekaj, o, faktycznie. Trzeba sobie to wszystko dużo. O, bottle of enchanting mam. No też mam jedną sztukę. Ale to na razie, tu masz buty, w tej skrzynce. Dobra. Okej, okay, także spoko, ja już mam cały secik, Evil też. Całkiem fajnie to wszystko wygląda, naprawdę, ten texture pack jest wyśmienity. Czekaj, masz tutaj, ja tutaj mam dwa miecze, jeden 4 damage, drugi 5. No tak, ja też mam jeden miecz, także dobra. Się nie przejmuj. Wiesz co, łap strzały, bo ja nie mam łuku. Ja mam trzy, no tam to też był, bawi. Mam, dobra, łap łuk. Dobra, dawaj, jest. Jeszcze daj mi te strzały, które ci wyrzuciłem. Nie. Tak? Masz łuk, nie mi strzał. Coś dobra. Do nas strzela, czyli jesteśmy na statku, prawdopodobnie walczymy z innymi ludziami. Właśnie. Tam są szkielety. Widzę. Nie, ale nie dostrzelisz, to ciężko. No nie ma sensu marnować strzał. Ej, wiesz co, może tutaj się jeszcze rozejrzymy, bo... Tam jest dźwignia na pewno. Okej, tu jest... Ej, czekaj, tu jest wieśniak, możemy handlować z nim oczywiście. Ale tu myślę, że tutaj będziemy wracali w trakcie gry, jeżeli będzie taka potrzeba. Okej, dobra, dźwignia. Naciskamy? No, machaj. Okej, także nie wiem, czy tutaj nie ma czasem jakichś błędów, aczkolwiek coś ponieważ... dało? Nie wiem w sumie. No ja też średnio. Nic nie założyłem takiego. Chyba musimy, wiesz co, tam popłynąć. A widzisz tam jakieś... A jest drabinka, faktycznie. Dobra, go. Brawo, Citrox. I także mam nadzieję, że nie będzie żadnych tutaj błędów. O, no ale to mi powyszło 2 dni temu, więc... Dostałem! Coś... Jak dostałem? Ja też dostałem. No, o, fuck. Uważaj, pod wodą. Ha, trzeba uważać. O. Czekaj, ja muszę jakieś siedzonko. Mamy w ogóle? No ja mam. Teraz już wiem faktycznie, po co są te strzały. Ja średnio. O Jezu. Dobra, czekaj, trzeba tylko wbić do środka. Dobra. O, fuck. A, goddammit. Kapitan Hack, fuck. Jakoś trzeba się gdzieś skitrać. A, padłem, jak szybko. O kurde. Ty też? Nie, ja żyję. Ale niedługo. Fuck. Padłem. No, chciałem się tepać, ale chyba nie ma. Oj, coś jeszcze nie będzie tak łatwo, jak to było na Herobrine's Mansion, zobaczymy. Może za trudny poziom trudności, ale kij.
Nie, będzie dobrze. Czekaj, ej, tutaj jest jeszcze jakaś linia. Dobra, chodź, lecimy. Gasiłem światło, aha, bo to było światło, dobra. Czekaj, gdzie jesteś? No już dopływam powoli, można by tak powiedzieć. Trzeba jakoś się we dwóch chyba gdzieś skitrać w jakimś końcu. Wiesz co, musimy po prostu we dwóch wejść naraz i zacząć atakować tych samych, także... Kurde, znowu dostałem język, muszę bardzo mało życia, zaraz spadnę, nawet nie zdążę to chyba dopłynąć. O, jeden szkielet spadł. A, dobra. Nie żyje. Dobra. Ale ty czy on? No ja? No proszę cię. Dobra, czekaj, ja muszę poczekać, żeby mi się życie zregenerowało. Znowu chodź na drabinkę i trzymaj shift. Jaki shift, bitch, please? Okej, dobra. A, god damn it! Jest tu jeszcze jakiś szkielet. Kurde, coś mnie bije, ale nie wiem co. No strzały. Dobra. Czekaj, bo już więcej tu szkieletów nie ma, zajmiesz się nim. No, spoczko. Congratulations. Okej, dobra. O, jakiś mieczyk nowy. Iron Sword, 6 damage'u. Dobra, spoczko. Zobaczymy. Z przodu nic nie ma na rufie? Chyba na rufie? Tak, chyba tak, to się zwie. Czekaj, tutaj... Boss. Press button when ready. Czekaj, to jeszcze nie, wejdę tutaj na górę. No ja sobie też zjem może cooked fish. Masz jedzenie. Wiesz co? Średnio. Nie, mam Rotten Flesha jednego. Także powiem. Ale nie, to nie jest jedzenie. Chodź, jest ci jedzenie dla mnie. Nie, to nie jest. Bo to pewnie wymienimy na coś, nie uważasz? Łap. W sumie, okej, dobra. Teraz nie potrzebuję, ale pewnie mi się przyda potem. Okej, no to co, gotowi jesteśmy? No ja na pewno, tak, klikaj. Gdzie on jest? Kapitan Hack. Coś zepsułeś. Znowu. Nie. O, jesteśmy. O, fuck. God damn it. Ej, on ma fajnego... Ej, kurde! A, gin. Dobra. Skubaniec, czekaj. Padłem. Fuck. No, każdy padł. Czekaj. Okej, ale spoko, pojawiam się tutaj z powrotem, więc... Slajdcik. Ha, ja biję ciebie zamiast haka. Ale mam spadki FPS-u przez ten statek. No, przez zdecydowanie. O, znowu mnie zabił. Ale gites jest. Ja zajmę się najpierw szkieletami. Jeden już padł. No i został hak. Pierwszy mi się skończył. Hak jest na mnie ustawiony. Mi się nic nie kończy. I wyleciał mi w ogóle jakiś łuk. O, zabiję go. Dobra. Czekaj, już go biję. No, już teraz raczej nie ma szans z nami. No, jest zaklinowany, nie? Zablokowany. Także spoczko. Szybko, 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 szybko. Dawaj ze spacją. A, nie wiem w sumie jak długa jest ta mapa, także nie mam pojęcia ile będzie tych odcinków. Aczkolwiek myślę, że gdzieś tak ze 3 po pół godzinki powinny być na pewno. Jezu, ile on ma HP? Nie wiem, ale kicaj jest szybciej. Właśnie. Bijesz z Ironowego? Nie, bo mi się skończył, czekaj. O, ja mam. Tutaj nic, a no właśnie. I płytę też dostałem. Płytę do tutaj. Jak zwykle, tradycyjnie. Oj, możemy wyjść, spoczko. Ja mam jeszcze jakiś łuk. Power 4 Infinity Unbreaking, spoko. Ja będę łucznikiem. O, chyba wygraliśmy, bo tu ogień jest, nie? Wcześniej go nie było. Tak. Dobra, czekaj, co teraz? Trzeba się zastanowić. Nie wiem, czy tam czasem na górę nie mamy wejść. Właśnie też tak patrzyłem, ale drabinki są zepsute. Widzę. No niestety, dobra, musimy próbować. Wow, tam mam death pointa. Tutaj mam jeszcze ten. Mam jeszcze, no... Waypointy ze starożytnej krainy nie połączone. A nie, bo to tutaj są. Zapomniałem, że tutaj już popadałem tyle razy. Okej, dobra, usunę sobie je tak, żeby nie przeszkadzały. Gdzie jesteś? No okay, tu jest tutaj. Ale nie. Czekaj, chodź dalej. Może. No tu już też właśnie byłem, patrzę, kurde. Tak, nic nie. Nie mam pomysłu. Koniec mapy to raczej nie jest na pewno. Nie, no, na pewno nie. Czekaj. No może się wrócimy na stary statek. A może, wiesz? Bo tutaj w sumie, patrz, tutaj jest jakieś przejście, ale chyba się nie da tu wbić. Patrz, znaczy pod pokład mi chodzi. Aha. Widzisz, bo tu coś jest, ale tak niby jest, nie, ale dobra. Nie ma. Musimy lecieć chyba z powrotem na statek, zobaczymy. Dobra. Parkour. Parkour. Gdzie ty jesteś? Nie widzę cię. No, gdzie mogę być? Obróć się. Jasne. Już jak się zwykle za mną. Czekaj. O, tutaj coś jest, a nie, tutaj jest prosto okienko. No nie wiem, kurczę, co mamy tutaj zrobić teraz. Jestem ciekaw. Okej. Musimy się domyślić. Czekaj, idziemy może? O, czekaj. Go get some sleep. O, musimy się przespać, widzisz? Z tobą nie ma szans. Czekaj. Ja zajmuję osobne łóżko. Czekaj. Są w ogóle dwa? Gdzie są łóżka? No pewnie na spawnie gdzieś. O nie, ja poszedłem na spawnę i mi gdzieś tepło. Mnie też. O. To chyba dobrze. No, na pewno dobrze. Fuck. A nie jesteśmy w tym samym miejscu czasem? Właśnie ja ciebie nie widzę. No ja... Tak, ej, to było po prostu, to był teleport, chodź. Gdzie ty jesteś? Się topię. Nie, no to wyjdź i lognij jeszcze raz. Bo ja cię widzę tutaj.
Muszę wejść do ciebie jeszcze raz. TPW. O, jesteś. O, dobra, jestem. Widzisz, patrz, my po prostu się tak jakbyśmy poszli spać. Aha, i przez to nasz statek rozumiem. Przeniósł się gdzie indziej. Strasznie fajne. Rozumiem, ale ty... Czekaj, tych skrzynek nie możemy otworzyć chyba. No bo to są te stare skrzynki. Statek się nie zmienia, stary. Położenie tylko. A czekaj, czekaj, bo mi dopiero się one otworzyły. No to jest wszystko okay. To samo, co było kiedyś. Dobra, to lecimy, czekaj. Wow, ale fajnie. Naprawdę świetne. Świetne. I co teraz? O, tam już widzę jakichś przeciwników, więc chyba tędy musimy iść. No okay, tutaj villager, może coś sobie tutaj zamienimy. Ja mam dwa rotem flasha, mogę sobie wziąć mięsko i tak dalej. A ja sobie zabiję ich. Okej, dobra. Mam jednego stejka, więc spoczko. Idę ci powiem, co tak wolno chodzisz? Ale no bo strzelam. No, spoko. Haha. Okej, jakiś miecz mi wypadł. Czekaj, wow, dobry, Notus Madness. A ten NPC miał tylko ten? Handel jedzeniem, czy coś jeszcze miał ciekawego? Nie, wiesz co? Tam mogłeś chyba sobie coś wymienić. Nie jestem pewien, patrzyłem tylko na jedzenie. To ja się wrócę, wiesz, i zobaczę. Okej, tutaj już mam dwa miecze takie całkiem niezłe się wydają. No ja mam ironowy, taki strasznie zaraz. Zniszczony, ale spoko. Nie, ja mam lepszy niż ironowy, chodź, zaraz ci dam. O, on wymienia na Stone Sworda, a później są jakieś zbagowane rzeczy. O, mam łuk nawet ulepszony, fajnie. Ja sobie dużo stejków wezmę, aż 6. O, będziemy mieli te same, łap, rzuciłem tu miecz. Będziemy mieli tam te same miecze, więc spoko. O, chyba ten jest lepszy z tego co widzę. No, lepszy jest, lepszy. Okej, dobra. Dzięki. Sobie go tu wezmę, spoko. Okej, tam już są przeciwnicy. Kolejny. Jaki masz łuk? Wiesz co? Ale... Wind Force. To jakiś, mi dużo czekaj, mówi na 6,22. Aha, no ja mam tak samo. Dobra. Spoko. O, budki mi nowe wypadły. O, szarpnę z 5, a mam ten sam mieczek. No. Spadaj. Jezu, jak to fajnie wygląda, naprawdę. Mam nadzieję, że będzie więcej tego typu mapek, bo są one naprawdę bardzo jak fajne. Gdyby nie ten texture pack, to w ogóle by nie było klimatu, a tak to naprawdę wszystko to fajnie się... Ale fajnie w ogóle się... jak dobrze zrobi... Goddammit! Padłeś! No, jakimś cudem. Okej. Okay. O, Iron Chestplate, lepsza duszka. Sobie założymy. Okej, jestem. Dobra. Go. Jak dobrze, że zrobi ten tryb Adventure w ogóle. No, super. Super. O kurde. Ej, pająki. What? Cofaj. Widzę, dawaj z łuku. No, z czego? Okej. Okay. Aj, jest tu blisko, dobra. Bagują mi się trochę w ziemi. No, mi też troszkę. Aha, biłem z łuku go. Dzięki. A nie, ha, to trucizna. Ale mówię nosem. Niemożliwie. Evil jest chory, ale na szczęście. No, udało mi się go namówić, żeby nagrać to. Okej, czekaj. Tutaj coś powylatywało ciekawego. Chcesz może spodnie? Bo ja wziąłem sobie zbroję i buty, więc ty weź sobie te spodnie. Ja mam jakieś teraz buty Protection 1, ale możesz zarzucić, dzięki. Tam, tutaj masz. Całkiem nie zesnął, z tego co widzę. Chciałem. Ale w ogóle widziałeś, jak nasz set wygląda? To, ta głowa to jest jak ten, jak wilk. Jak no. Widziałeś? Fajnie. Faktycznie, weź tak, otwórz sobie klipunek i myszkę na dół. No co ty? Zarąbiście to wygląda, no. No co ty, przed chwilą tak robiłem. Okej, dobra. Trzeba zestrzelić. To ale silne są mimo wszystko te potwory. No, ale na hardzie fajnie się gra, jakieś wyznanie jest, nie? Tak mi się wydaje, że będzie lepiej niż Minecraft na tych. Minecraft i tak jest za łatwy już. No, dobra. Dawaj tutaj. Jezus Maria, ile potworów. Łukiem. Okej. Okay. Także liczę, że ta mapa będzie jeszcze dłuższa od Hero Brian's Mansion. Chociaż nie wiem, czy to jest możliwe, ponieważ na pewno trzeba włożyć sporo pracy w taką mapę. I zrobić ją długą to też nie jest proste. Dobra. Goddammit. Mistrzem łuku to ja nie zostanę. Jest. To ja muszę sobie coś zjeść, kurde, bo jestem głodny. Chcesz? Ja mam dużo. Nie, spoko, już sobie zadam. Mam 7 lotem flashy, będzie trzeba je wymienić potem. No zdecydowanie, ja mam stejki, także wiesz, szlachta. O, hełm mi wypadł, założę sobie. Ta, tobie wypadł. O, heroes, come here, I'm okay. In the tower. Town hall, to jest ratusz. Aha, town, nie tower, przeczytałem. I tower in UC Trog. Yeah, okej. Nie wiem, czy to czasem nie tutaj. Wow. O, kwiatek, patrz jak fajnie wygląda. Dobra. Bonsai. Co, Evil, ja proponuję, żebyśmy robili te materiały tak po 20 minut, bo może pół godzinki to troszkę za dużo. No dobra, spoko. Wiem, że... O, to zakończymy, ale przed... Ej, patrz. Tu jest NPC. Kurde, ale...
Oni się do domu dobijają. Mam ziemniaka. Ja tu jest mam kilka. Strasznie dużo skrzynek, Evil, wiesz co? Ja tutaj serio? Wszystko... No, całkiem sporo itemów już mam. I łuk 2, 10, ale poza tym nic ciekawego. Ja cię nie widzę. Tu jestem. Ta, nie, aha, tu. Kurde, przez tego teksturbaka nic jeszcze nie widzę. Dobra, no, dużo rzeczy. Możemy porozwalać wieśniaków. No, domyśliłem się. Ty byś coś zostawił. Tutaj byłeś, czy nie? Tu nie byłem, ja właśnie weszłem do jednego... O, patrz, mam w ogóle ten. Sklep z NPC-ami. Ale tutaj mam znowu skrzynki. Kurde, bardzo dużo skrzynek tutaj jest na tej mapie, zauważyłem. Ale wiele więcej niż styczek. To było tam. O, mam łuk taki sam, jak miałem, dobra. Tutaj coś jest. Zejście na dół, zaraz zobaczymy. Skrzynia. Fajnie, fajnie. Musimy tutaj tak, wiesz, zwiedzać wszystko, żeby nie ominąć czegoś. Dobre miksturki mam już. Już to widzę. Przydadzą się coś potem. Coś tu pisze. Czekaj, słyszę ludzi. The mines are... Coś tam. Że powinieneś zacząć tu swoje poszukiwania. Ale no. To chodzi do ciebie czy do mnie? Aha, to coś od ciebie chodzi. Właśnie, my się rozdzieliliśmy i teraz nie wiadomo, wiesz. No, oni z tobą gadają. Ze mną gadają? No, bo ty odpowiadasz. Gdzie ty wlazłeś w ogóle? Wiesz co, jestem zaraz tam... Patrz, po ja w ogóle znalazłem tam... W tej... na dole znalazłem, że może powinieneś przyjść tu później. Okej. Gdzie ty jesteś? Ja tu czekam już na rynku. Już idę po ciebie, wiesz co, jestem na samej górze jakby. Znaczy, tutaj już nie ma nic więcej. Dobra, także idę po ciebie. Jakie to są skomplikowane budynki. W zwykłym Minecraftie o wiele łatwiej się na to patrzy. O, no, ale wiesz, trzeba się przyzwyczaić do tego tekstepaka. No, zdecydowanie. O, a tutaj są w ogóle te kotki. No, to patrz. Widzisz mnie? No, chodź tu. Widziałeś tu? Byłeś tu? Mhm. No, tutaj w ogóle są ludzie, co sprzedają rzeczy, jedzenie. O, fajnie. Hełmy, tak dalej. O, i nasz ulubiony, ten co sprzedaje za sztabki jakiejś dobrej rzeczy. O, faktycznie, no. Dobra. Tutaj... O, tu jest skrzynki już pewnie oczywiście. Nie, ja tu nic nie robiłem. O, Ender Chest mamy. No wiem, widziałem już go. I nie tylko tu jest. W sumie ja już sobie mogę go wykorzystać, bo nie ma miejsca w tym ekwipunku, więc sobie tutaj powkładam wszystko, co... Ale ładnie, ale ładnie. Gdzie? Nie powiem ci. Zniszczę cię. Zniszczę. Dobra, reszty mi się nie chce odkładać. I co, musimy iść chyba tam. Na czekaj, wprost. Czekaj. Chyba ci zgubiłem spodnie. God damn it, trudno. Dwaj się na mnie rzuci, ale spoko. Bez problemu sobie z nimi poradziłem. Dobra, który masz już poziom? Ja 6. Ja 7, jak zwykle od ciebie lepszy. Ej, masz może jakieś spodnie lepsze niż te początkowe? Nie, ale jestem królem. Jezu! Haha. Skąd ty masz takie No jestem królem. LOL. No powiedzieli mi, że Evil jesteś królem, masz rzeczy, bo jesteś boski. Ale nie, dobra jest, czy tak tylko wygląda? No nie no, ocieka zajebistością. Okej, dobra. Ale dobra jest. Łóż go. Okej, czekaj, tu już chyba wszystko zwiedziliśmy. Czekaj, albo nawet jest lepsze, czekaj. No, sprawdź. Nie, jest do dupy. Okej. O, tutaj jest kolejny potwór, dobra. Zabiję go, rotem flash. Miecz też jest do dupy. To po prostu tak, żeby ładnie wyglądało chyba. No. Jak ja cię gubię w tym teksturpaku, nie podoba mi się on kompletnie, jeśli chodzi o poszukiwanie ludzi. Nie jestem przyzwyczajony. No właśnie, to jest kwestia przyzwyczajenia, nie? Także myślę, że będzie lepiej. Dobra, tutaj nic nie ma, kurde. Wydaje mi się, że już chyba wszystko... No, a tu byłeś jeszcze? Nie, tam właśnie no to zwiedzimy, a następny odcinek będzie ten zamek. Patrz! O, kozacko. O, kurde. Tak samo jak Herobrine's Mansion, nie? Epic. Będzie takie wielkie, ogromne. O, zombie, cześć zombie. Pa zombie. Gdzie zombie? Zginął już? Nie. O, i tutaj, Rotten Flash, siła i hełmik. Który ja wziąłem. Ja mam, no tak, dobra. Tak, bo ja wziąłem Strange'a. Łóżka. Łóżka? Można spać? No można. Nie, ja nie mogę. No bo jest chyba dzień. A nie, mogę, spoko. I pełno tych łuków. O, wywalę ten i wezmę sobie ten dobry. Dobra. Jeszcze sprawdzę, czy tam nie ma czasem nic dalej. Bo żeby się później nie okazało, że coś ominęliśmy. O, raczej. Tutaj... Wow, chodź, zobacz jak się dopią fajnie. Gdzie? Czy próbują wyjść. Jakieś łodziaśne, patrz, cześć. A tu jest wyjście w ogóle, wiesz? Oni są za głupi na to. Czekaj. A to jest jakiś dziwnie silny, patrz. A nie, zdawało mi się.
O, jakiś mieczek nie wypadł, zaraz zobaczymy, czy lepszy. Ale tam nie byliśmy, patrz. Patrz. Gdzie? Tam, widzisz, tam jest jeszcze jeden zombie. Dobra, to możemy iść tutaj jeszcze. Spoko. Spoko, spoko. Tylko nie wiem, czy ja dam radę stąd wyjść teraz. No, tu jest wyjście, patrz. Gdzie? Chodź, tu, tu. O, tutaj też jest. No, w sumie chyba wszędzie jest. Dobra. W tym samym czasie. No właśnie. Czekaj. Ale mam zatkany nos, to jest aż niemożliwe. O, ty już tutaj wbiłeś, czy nie? Nie wbijałem jeszcze bez ciebie. Ty tylko jesteś taki... A tu byłem tu. Tu byłem. Tu jest ale nie byłem tam na górze. Dobra, ja wywalę te syfowe rzeczy, które mi się są jakieś drzwi, także pewnie zaraz będziemy mogli otworzyć. Ile ja mam w ogóle tego... Czego? Co ja tu chciałem powiedzieć? Rotten Flesh, 28 sztuk mam. Dobrze, zostaw. Wymieniłem potem sobie na itemy i na jedzonko. To jest syf, to wyrzucę, okay. To też jest syf. Ale mam dobry miecz. Jaki ty masz miecz? Ja mam sharpness 7. O, ja mam sharpness 5. Jestem lepszy. Zabiłeś go już. Dobra, także tutaj już u góry nic nie ma. Jestem ciekaw, co z tymi drzwiami. Ale chyba... Widziałeś nie ale? Się. Czy co? Które drzwi? A te drzwi. Nie, to ja widziałem inne, przy których jest napis. Coś tam, chodź, ci pokażę. Dobra. Teraz zobaczymy. Czekaj. Tu byłeś, nie? Pewnie. Tak, tutaj właśnie, no, tutaj gadałem. A widziałeś właśnie? Aha, no. I tu właśnie chodziło o to, że coś tam później... Tą skrzynkę też sobie wziąłem. No co ty? Dobra, chodź. No, ale tych drzwi oczywiście nie zauważyłem, nie? Bo po co? Dobra, tak więc cóż, to było chyba na tyle w tym materiale. Czekaj, dobiegniemy tam na wprost właśnie. Na dziedziniec. Idziemy sobie tutaj, także w przyszłym odcinku na pewno wejdziemy już sobie do tego ratusza, jak to tam mówili. Chociaż nie wygląda mi na ratusz, ale jest epicki. Bardzo ładnie to wygląda. Tak. No i cóż, mam nadzieję, że będzie sporo tych odcinków, ponieważ mi się bardzo przyjemnie gra. Ten Texture Pack jest naprawdę wyśmienity, musimy się tylko przyzwyczaić do tego, żeby się tutaj odnajdywać. No i patrz, co? Jaki widok. Widok. Tu. Gdzie? No, tu. Fajnie. Teraz nie wiem, gdzie skończyć, czy tutaj, czy tutaj. A pół na pół. Czekaj, tak będzie, dobra. Tak więc cóż, ja wam bardzo dziękuję, dzięki za nagranie. No i cóż, do zobaczenia już w przyszłych odcinkach, także trzymajcie się i pa, pa. Cześć.